dwa, jeden.
słyszę tutaj, że nawet rowerzyści mieli problem, żeby przegonić pierwszych na biegu. Ale dało się. Ledwo, ale się dało. Nikt nie mówił, że to łatwa praca. Dobrze, widzę już następnych uczestników. Dopingujcie ich, zawsze te ostatnie metry przed metą są najtrudniejsze. Już widać, a jeszcze trzeba dobiec. Widzę na horyzoncie pierwszą kobietę, która pobiegnie zaraz na prawym rękawie. Brawo, mamy Anna Pierwszeńską. Przecież mówi Marcin Piąski. Hubert Nowacki. Bartka Piątka, przypominam zawodnikom, że można podejść sobie do podstawy i wykonać sobie swoje wyniki. Tak, wszystkie informacje dotyczące swojego własnego biegu. Trzeba tylko wbić numer startowy i wszystko się tam elegancko wydrukuje. Piątka, gratulujemy. Dobrze, dobrze, to się nazywa być sportowy. Marcin Krzyżaniak wyprzedził na ostatnich metrach Tomasza Kuckiego. Witam, jestem Adam Woreński. Brawo. Tu za Adamem Mikołaj Garczarek oraz Jacek Monterial. Duże brawa. Dopingujcie ich, proszę Państwa. Dopingujcie. Łukasz Woźniak. Kolejny uczestnik. Warki Piątki. Wszystko w porządku? Panie Kaszu, wszystko w porządku? Dobrze. Osoby, które zakończyły, bardzo proszę, aby tutaj przy stole z wodą oddały swoje chipy, tak? Żeby czasami nie zapomnieć, nie zgubić, bo po co potem płacić? No jeszcze się nieraz przydadzą, mam nadzieję. Kolejny na mecie Piotr Piloda i tuż za nim Maciej Badziński. Adrian Gruszczyński, kolejny uczestnik Martki Piątki. Gratulujemy. Proszę Państwa, niby 5 km, ale trasa wcale do najłatwiejszych nie należy. Także to jest naprawdę wyczyn. Mamy kolejnych uczestników. Duże brawa dla nich. Brawo.
Jeżeli jest gdzieś tutaj za mną pan Maciej z Maratończyka, to bardzo proszę. Panie Macieju, jeżeli mógłbym prosić na chwilę. Drodzy Państwo, przypominam, że na razie mamy na mecie tylko jedną kobietę. Czekamy na resztę. Duże brawa. Trudno było? Trudno było? Łatwo. To nie jest źle w takim razie. Mamy drugą kobietę na mecie, proszę Państwa. Oraz można udać się po wydruk ze swoim wynikiem. Mamy trzecią panią. Gratulujemy. No i tam już widzę niezły peleton. Brawo. Ojciec i syn, ja zawsze mówiłem, że to jest nieprekreacyjny. Panie przybiegły niemal razem, tyle że jedna z piątki, jedna z dyszki. Ale prawie nie był ostatni, zawiodłam się. Przebiegłem dyszkę i mam zadyszkę. Brawo! Duże brawa dla wszystkich naszych uczestników. Świetnie, nie ma to jak wsparcie rodziny. Duże brawa. Słuchajcie, każdy, kto dobiegł do mety, jest zwycięzcą. Pamiętajcie o tym. Mamy kolejne panie. Gratulujemy. Zapraszamy po medale. Oczywiście. Duże brawa, duże brawa. Uczestnicy Wartki Piątki zgłaszają się po srebrne medale, medale w srebrnym kolorze. Wartka Dyszka dostanie medale w złotym kolorze. Ale wszystkie są równe, także się nie przedłujcie. 40. Nie, to jest 60. Mamy kolejną uczestniczkę Wartki Piątki. Duże brawa. Ktoś tu się odezwie, cały czas. Tak, już można wyhamować. Za tą pomarańczową bramką można już wyhamować. Przypominam, że po dekoracji medalem proszę, prosimy o oddanie chipów oraz można udać się obok biura zawodów do samochodu, tam wydrukować sobie swoją informację dotyczącą biegu. Wystarczy wpisać numer startowy i wszystko się wyświetli. Gratulacje! No, mamy małych przyszłych biegaczy.
Świetnie. Ten był szybciej od ciebie, co? Był szybciej od ciebie, Szymon. Za nią kolejni uczestnicy. Duże brawa, duże brawa. Uczestnikom jest to bardzo potrzebne. Ale weź kurę, 92 kg. Mamy kolejnych uczestników. Ewelina, a mówiła, że nie da rady. A tu poszła, jak nie wiem. Mamy kolejne dwie panie. Piątka, Bartka Piątka. Jenie i Maja. Do Mai za chwilę również będzie można się zgłaszać z datkami. Bardzo proszę, żeby zrobić tutaj miejsce dla... Jest nasza Agnieszka, Ada, ta jest. Brawo. Jak widzicie, niektórzy dzisiaj pracują, niektórzy biegają z komitetu organizacyjnego. Agnieszka mówiła, że nie dobiegnie. A jednak. Mamy kolejny. Pan Andrzej Gorbina. Aneta Dobierska. Do metu. Dobra, może się zatrzymać. Mateo. Oni byli w krzakach na pewno. Gdzie wy byliście? W krzakach chyba. Co jest z wami? Świetnie, świetnie. No, 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 i kolejni uczestnicy Bartka Dyszka, Mateusz Kamiński. Mamy też mały peleton, Sylwia Odwrot, Anna Kostrom i Marcin Bąk. Przypominam o tym, aby po dekoracji zanim zaczniemy się cieszyć medalem, oddać ci, żeby gdzieś z nimi pojechać do domu. Klaudia Morzu, tuż za nią, Dominika Lekna. Nie. I razem Kasia Studzińska i Mateusz Medra. Brawo do Leksy, kolejny na mecie. To jest ale to jest motywujące. Zapraszam po medale. Jak na trzecim kilometrze z dyski wyczytają, czy jest na mecie. To jest półmocny finisz, brawo. Kole Krymski i Marcin Skarupski. Przypominam o oddaniu z tego was nie wypuszczę. Nie wiem, gdzie mieszkacie. Nie wiem, czas. Kolejny uczestnik Barskiej Dyszki na mecie. Arek Barański. Świetnie. I dziewczyny razem. Dziewczyna siła. Dziewczyny do mety, do mety. Brawo. Asia Śmigińska i Asia Mikołajka. Kolejny na mecie, pan Wojciech Krzysztof, duże brawa.
i kolejnych dwóch uczestników. Paweł Jasiński i Janusz Bartela, to jest prawa dla nich. Fajne medale zrobili. Nie, no bardzo ładne. No mówię, widzę, że państwo chyba jeszcze nie byli w naszych punktach gastronomicznych. Bo coś słabo w naszych szczęściach. No, kupimy po jednym medalu, nie? No, kupimy też jak zostało. Paweł Szymański, kolejna osoba na mecie. Bartka Dyszka, tuż za nim. Tomasz Szymański. Tak, tak. Brawo, panowie. Zanim pójdzie, że się cieszy, ale przydałby się, nie? W kolekcji innej robimy też na blogie takie osiągnięcia. No, mamy kolejne osoby na mecie. Zbigniew Garska i Violeta Michalak. Duże brawa. Bartka Dyszka. To było niezłe wyzwanie. Nie wiem, czy państwo zauważyli, słońce nam świeci, a zapowiadamy dzisiaj deszcze i wiatry i różne cuda. Ale my tu słońce ściągnęliśmy z całej Polski, nigdzie nie mają do nas. Jest nawet zwierzaczek. Niech biegną, nie? Michał Krause z przewodnikiem. Gratulacje, Michał. Marcin Kowalski tuż za nim. Paulina Krzywińska. I Marcin Wegenerski. Widzę już Przemka Nowaka. Piotra, przepraszam. O, zawsze mi się mylą. Przepraszam Piotra. To był Piotr oczywiście. I Jola Kwiatkowska. Przemek na pewno gdzieś klaskał. No właśnie. No to pingujcie, bo chłopak nie dobiegnie zaraz. No, zaraz lepiej. Zbigniew Adamczyk, kolejny na mecze. Tuż za nim. Tuż za nim kolejna kobieta. Bartka Dyszka. Ania Skowrońska, Marta Dyszki. Gratulacje dla wszystkich oczywiście. I widzę taki potężny peleton, również zmechanizowany dwukołowo, co oznacza, że powoli któryś bieg nam się będzie kończył. Myślę, że dla nich doping będzie najważniejszy. Duże brawa dla nich, oni już was słyszą. Oni już was słyszą. Dodajcie im otuchy i sił. Biegną, biegną. Świetnie. Mamy uczestników czwartki i piątki w komplecie. Duże brawa dla nich. A tu za nimi peleton z Bartki Dyszki. Czterech panów. I biegną kolejni, biegną kolejni. Dodajmy im sił. Oklaskami, okrzykami. Wsparcie rodziny na mecie jak najbardziej pomogamy. Biegnie, Antona, biegnie. Biegną jeszcze, biegną. Spokojnie, dopóki nie zobaczymy tutaj jeszcze jednego rowerzysty, to znaczy, że ktoś jeszcze został na trasie. Mam nadzieję, że ta cisza przed burzą, że za chwilę tutaj będą gromkie oklaski. Tak, gromkie oklaski dla kolejnych uczestników. Mamy tutaj pana profesora Kowskiego. Duże brawa. Duże brawa.
Świetnie. Gratulacje. Nie zwalniamy, nie zwalniamy. Jasne, w towarzystwie za przeraźniej. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdzieś tam na horyzoncie mają jeszcze kolejne osoby. Przypominam o tym, aby oddać chipy do koszyków opisanych, odebrać sobie butelkę wody, a potem już się można cieszyć razem ze znajomymi, z rodziną, z publicznością, chwalić się medalami, a co? A może w następnym roku ktoś więcej pobiegnie. Kolejne osoby. Na pewno jest to kobieta. Zaraz wam powiem, kto to. Zresztą zaraz będzie widać. Tak, pobiegnie Maja. Duże brawa dla Majki. Maja przyspieszyła na ostatnich metrach. Gratulacje. To jest wyczyn. Dyszka. I kolejna pani. Przypominam uczestnikom biegu, że można podejść do samochodu maratończyka i wydrukować sobie bieg. Monika, dobiegła kolejna. Komputer, koło samochodu, wbijacie swój numer startowy i drukuje wam się indywidualna informacja o waszym biegu. Oddajemy też chipy. Nie uciekniecie nam z chipami, wiemy gdzie mieszkacie. Dostałem właśnie informację, że ostatni uczestnik Bartki Dyszki minął ostatni punkt kontrolny, czyli zbliża się nieubłaganie. Zostało mu trochę ponad kilometr. Duże brawa! Dodajcie im otuchy, dodajcie im sił na te ostatnie metry. Przez bramkę prosimy, przez bramkę. A, było dla schyłki. Widzę na horyzoncie kolejne osoby. Także ty sobie tylko liczysz. Pracujemy, że jeszcze 6 uczestników powinno do nas dobiec. Dobrze.